Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu. Gospodarzami konferencji dzisiaj są pan prorektor do spraw nauki, rozwoju i współpracy, pan docent dr Marek Reichel oraz prorektor do spraw studenckich i kształcenia, pan dr Janusz Pater. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania będzie podsumowanie bieżącej działalności uczelni oraz chcielibyśmy się z Państwem również podzielić pewną radością. Otrzymaliśmy bardzo prestiżowe wyróżnienie, o czym powie pan prorektor do spraw rozwoju i współpracy, pan docent dr Marek Reichel. Bardzo zapraszam do zabrania głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za tak liczne przybycie. Rzeczywiście, tak jak pan rzecznik, pan Tomasz Zacłona już uprzedził, otrzymaliśmy bardzo ważny dla nas certyfikat. Certyfikat przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tej fundacji powołano komisję certyfikacyjną, której przewodniczy pan profesor Dariusz Rot. Po raz pierwszy taki certyfikat otrzymaliśmy rok temu, w roku 2013. Jest to certyfikat Uczelnia Liderów 2014. W ramach fundacji, w ogóle fundacja, prace fundacji odbywają się pod patronatem honorowym profesora Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Pozwolicie Państwo, że kilka słów, które znajdują się na tym certyfikacie, które są dla nas niezwykle istotne. W programie Uczelnia Liderów certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które starają kształcić się absolwentów twórczych, kreatywnych, innowacyjnych i przez to atrakcyjnych na rynku pracy. Certyfikatem Uczelnia Liderów wyróżniamy uczelnie kształcące w oparciu o nowoczesne programy studiów zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Znaki jakości przyznawane są szkołom wyższym, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, przestrzegają wysokich standardów edukacyjnych oraz podejmują aktywne działania zorientowane na realizację w praktyce idei przedsiębiorczości akademickiej. Oprócz tego certyfikatu jest uzasadnienie, synteza tak naprawdę dwóch recenzji, bo to dwóch niezależnych recenzentów opiniuje ankietę, którą wyższa uczelnia wysyła. Pozwólcie Państwo, że kilka zdań, sentencji z tej syntezy, która zostanie Państwu w całości za chwilę rozdana, przytoczę. Uczelnia należy do ścisłej czołówki instytucji akademickich regionu, tak pod względem jakości zarządzania, jak i osiąganych efektów kształcenia przekładających się na sytuację absolwentów na rynku pracy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje ambitną misję, zgodnie z którą wykreowała atrakcyjną, adekwatną do tendencji na rynku pracy ofertę kształcenia, zbudowała nowoczesną bazę lokalową, w tym bazę laboratoryjną na najwyższym światowym poziomie, jak również wdrożyła liczne innowacje edukacyjne oraz innowacje w obszarze zarządzania, w tym zarządzania wiedzą. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju szkoły owocuje nie tylko stałym doskonaleniem jakości pracy PWSZ, ale także stopniowym przekształcaniem jej w uczelnię akademicką, oferującą kształcenie na poziomie studiów magisterskich, a docelowo także doktoranckich. Szanowni Państwo, ta nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: uczelnie o pełnych prawach akademickich, państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz uczelnie niepubliczne. Znaleźliśmy się spośród 36 PWSZ-ów w gronie 11 wyróżnionych tym certyfikatem, ale oprócz tego certyfikatu otrzymaliśmy również drugi certyfikat, certyfikat Primus, za to, że w ramach tej akredytacji zostaliśmy uhonorowani najwyższą liczbą punktów rankingową wśród wszystkich szkół wyższych certyfikowanych w programie. Tak wygląda ten certyfikat i mogę Państwu dodać, że możemy się tym znaczkiem, ważnym dla nas znaczkiem, posługiwać na materiałach promocyjnych. Mam nadzieję, że zastanawiający się abiturienci będą brali to pod uwagę, że mogą studiować naprawdę ważne, bardzo dobrze rozwijającej się szkole wyższej. Oprócz tego oczywiście jest statuetka Primus dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Uczelnia Liderów 2014. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe uzyskanie tak naprawdę dla nas prestiżowych nagród, gdyby nie pewne działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach. Chciałbym przypomnieć kilka, pochwalić się, podzielić się z Państwem kilkoma wydarzeniami, które nabrały dla nas istotnego znaczenia. Po pierwsze, dwa konkursy, które wygrał Instytut Techniczny, nagrody w wysokości 1 miliona złotych. Jeden za najlepszy program studiów oparty na krajowych ramach kwalifikacji,
to jest kierunek mechatronika i drugi 1 000 000 zł kierunek zarządzanie inżynieria produkcji, drugi stopień, a więc studia magisterskie. Ten konkurs był w ramach doskonalenia jakości kształcenia. Również niedawno udało się uzyskać dofinansowanie projektu, który został złożony również przez Instytut Techniczny, staż zawodowy, lepszy start dla informatyków, ponad 450 tysięcy złotych na finansowanie staży zawodowych po ukończeniu kierunku informatyka. Dodam również może, że uczelnia została już po raz drugi raz w tym roku uhonorowana w rankingu Diamenty miesięcznika Forbes. Przypomnę również, że zakończyliśmy budowę Instytutu Kultury Fizycznej. Ten kompleks dydaktyczno-sportowy otrzymał tytuł lidera Małopolski w konkursie przeprowadzanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Również Instytut Ekonomiczny PWSZ-u został odznaczony dyplomem starosty Jana Golonki za stałe podnoszenie jakości kształcenia kadr dla potrzeb turystyki. W ramach wdrażanego już systemu antyplagiatowego otrzymaliśmy certyfikat Uberama Fide potwierdzający najwyższy poziom utrzymywania ochrony własności intelektualnej spełniającej najwyższe europejskie standardy. Jeśli chodzi o Instytut Kultury Fizycznej, 2 pracowników zostało wyróżnionych tytułem zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Proszę Państwa, współpracujemy również bardzo mocno z instytucjami lokalnego rynku pracy. W obydwu radach zatrudnienia zarówno powiatu nowosądeckiego, jak i miasta Nowego Sącza nasi pracownicy współtworzą radę zatrudnienia. Jeśli chodzi o rozwój naszych pracowników, mogę wspomnieć, że utworzono własny fundusz stypendialny. Jesteśmy po pierwszym, że tak powiem, cyklu wprowadzania tego funduszu. 8 pracowników otrzymało stypendia naukowe i w ramach nich mogli przeprowadzać badania naukowe. Powiem tak, że udało się w ramach tych badań stworzyć kilka bardzo wartościowych artykułów, które zostały upublicznione w ramach listy filadelfijskiej. Kontynuując rozwój naukowy naszych pracowników, wspomnę, że w ubiegłym roku akademickim 4 osoby uzyskały tytuły profesorskie, 6 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, w tym, co jest bardzo istotne, 2 osoby, które są tutaj na podstawowym miejscu pracy. Jeżeli chodzi o doktoraty, to 4 osoby, w tym wszystkie są na podstawowym miejscu pracy, więc widać, że kadra nasza się rozwija i myślę, że niedługo będziemy się mogli poszczycić wysokim wskaźnikiem udziału własnej kadry, która zdobyła stopnie i tytuły naukowe. Jeśli chodzi o znowu ostatni rok akademicki, udało się nam podpisać umowę o porozumieniu ze szkołami partnerskimi, także uczelniami zagranicznymi, a także innymi instytucjami. Łącznie to 20 umów o współpracy. Jeśli chodzi o studentów, powstały 2 nowe koła naukowe. W tej chwili już w uczelni funkcjonuje ich 16, blisko 600 studentów uczestniczy w ruchu naukowym, ma możliwość rozwijania się naukowo, publikowania. Takie również oferty kierujemy do studentów. Jeśli chodzi o wzmacnianie atrakcyjności naszych kierunków, przypomnę, że powołaliśmy 2 nowe kierunki studiów w Instytucie Kultury Fizycznej Fizjoterapia i w Instytucie Ekonomicznym E-Administracja. Również zmieniło się nieco nachylenie specjalnościowe w Instytucie Języków Obcych. Tam mocno od bieżącego roku akademickiego stawiamy na moduły biznesowe przygotowujące naszych absolwentów do pracy w różnych firmach. Jeśli chodzi o ofertę Instytutu Pedagogicznego, też wprowadzamy nową specjalność, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Także zmieniamy nieco profil dotychczasowych specjalności tak, aby przybliżyć absolwentów do możliwości znalezienia pracy po ukończonych studiach. Jeśli chodzi o wymianę międzynarodową, to też ważny aspekt dla osób, które zastanawiają się nad wyborem uczelni. Powiem, że udało nam się zdobyć nową kartę na nowy okres programowania Erasmus+. Już w tym roku udało się w ramach tej wymiany wyjechać 37 studentom.
i 30 pracownikom. Gościmy w naszych murach 24 studentów innych uczelni i 15 pracowników. Jeśli chodzi o rozwój jeszcze naukowy pracowników, dodam, że udało nam się w tym roku zorganizować 8 konferencji, w tym, co jest ważne, konferencji międzynarodowych. Zapewne Państwo pamiętacie, bo uczestniczycie jako dziennikarze w wydarzeniach uczelni, wychodzimy również do społeczeństwa, do szkół średnich, do szkół podstawowych, gimnazjalnych z różnego rodzaju ofertą konkursową. Przypomnę, że już któraś już z kolei edycja konkursu wiedzy ekonomicznej, konkursu lingwistycznego Duet, międzypowiatowego konkursu Pejzaż Sądecki, konkursu matematycznego, informatycznego, zawody narciarskie, bieg przełajowy. Również wychodzimy z ofertą do instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Organizujemy cykl warsztatów, które cieszą się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. Dodam, że najbardziej zainteresowani pracownicy są aspektami prawnymi. Zapewne Państwo pamiętacie 7. Festiwal Nauki. Zorganizowaliśmy go w tym roku nieco w innej konwencji. Przyniosło to skutek, rzeczywiście ogromne zainteresowanie zarówno uczniów Nowego Sącza, jak i powiatu limanowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. Ten festiwal odbywa się na terenie kampusu Instytutu Kultury Fizycznej. No, w tym roku kilka tysięcy uczniów przewinęło się przez ten festiwal. Jeśli chodzi o akredytacje, bo one świadczą o jakości prowadzonych studiów, w tym roku Polska Komisja Akredytacyjna odwiedziła 3 kierunki w Instytucie Technicznym Informatykę i Zarządzanie Inżynieria Produkcji oraz w Instytucie Zdrowia Pielęgniarstwo. Wyniki tych akredytacji są bardzo zadowalające. Dostaliśmy możliwość prowadzenia tych studiów na maksymalny 6-letni okres z najwyższymi notami. Jeśli chodzi o kilka takich spraw statystycznych, to przypomnę, że w tym roku akademickim studiowało w naszej uczelni blisko 4300 studentów. W tym roku wypuścimy na rynek pracy absolwentów w liczbie 1422. Dodam może, że od początku istnienia uczelni tych absolwentów jest już blisko 15 tysięcy. Co ważne, zamykamy cykl kształcenia po raz pierwszy na studiach magisterskich i mury naszej uczelni po raz pierwszy opuści blisko 150 magistrów. Proszę Państwa, na zakończenie mojej wypowiedzi, nim oddam głos kolegom, przypomnę, że udało nam się w tym roku uchwalić strategię rozwoju uczelni na lata 2014-2020. Zakładamy tutaj w porozumieniu z zakładami pracy utworzenie nowych kierunków pierwszego stopnia, a co najważniejsze, kolejnych studiów drugiego stopnia, czyli zapewniamy tą drożność i uzyskanie stopnia magistra. Przymierzamy się również do przekształcenia kierunków studiów z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Tutaj niezbędna jest właśnie ta współpraca z zakładami pracy, ale te kierunki, które już są w formie właśnie praktycznej prowadzone, obiecują, że rzeczywiście tym absolwentom będzie łatwiej znaleźć pracę. Chcemy również w ramach tej strategii wzmocnić system motywacyjny pracowników do rozwoju naukowego. Będziemy również starali się pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe. Wszystko to, proszę Państwa, po to, żeby w tym ostatnim roku obowiązywania tej strategii, w roku 2020, próbować złożyć wniosek o nadanie uprawnień akademickich. Szanowni Państwo, jesteśmy w tym okresie właśnie, gdy trwa rekrutacja na studia na nowy rok akademicki 2014-2015. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że w trakcie trwającej już rekrutacji otrzymaliśmy zgodę ministra na uruchomienie 2 nowych kierunków. To jest e-administracja w Instytucie Ekonomicznym oraz fizjoterapia w Instytucie Kultury Fizycznej. Było to naprawdę dosyć późno, ale okazało się, że nabór na obydwa te nowe kierunki został zrealizowany, studia zostały uruchomione. Natomiast w tym roku sytuację mamy następującą. Wystąpił rektor do ministra o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu przyjęć ponad ten ustawowo dozwolony. Otrzymaliśmy zgodę ministra i na dzisiaj według tego, co
piątek prawdopodobnie przyjmie Senat Uczelni. Planujemy w ramach rekrutacji na wszystkich kierunkach przyjąć 1370 studentów na studiach stacjonarnych i 745 studentów na studiach niestacjonarnych. Myślę, że Senat tę propozycję rektora przyjmie i rzeczywiście te limity zostaną zatwierdzone. Rekrutacja elektroniczna trwa już od połowy maja, natomiast rekrutacja ta zasadnicza poprzez składanie dokumentów trwa od dnia wczorajszego, 23 czerwca. Planujemy zakończyć rekrutację 28 lipca ogłoszeniem wyników tej rekrutacji. Nie wykluczamy, jak my, PWSZ w Sączu w zeszłym roku i wiele innych uczelni w Polsce, że rekrutację uzupełniającą także będziemy prowadzili po okresie wakacyjnym. Każdy dzisiaj, mając na uwadze tę sytuację demograficzną, walczy o pozyskanie kandydatów na studia. Organizowane są właśnie rekrutacje uzupełniające, choć chcę dodać rzecz następującą. Nam, prorektorom i wszystkim nauczycielom akademickim, rektor nasz profesor Zbigniew Ślipek ciągle podkreśla rzecz następującą. My nie możemy być uczelnią, która przyjmuje każdego, kto się do nas zgłosi, że rzeczywiście jakieś sito w sensie takim pozytywnym przyjmowania na studia powinno być. Ale też prawda jest właśnie taka, że no jesteśmy w tej sytuacji demograficznej, każdy szuka tych studentów do swojej uczelni, żeby rzeczywiście uczelnia funkcjonowała, żeby realizowała te zadania, które przyjęła na siebie od momentu jej utworzenia. Tyle co do samej rekrutacji. Chciałbym jeszcze się odnieść do programu antyplagiatowego, który realizujemy. Realizujemy go już od lutego ubiegłego roku kalendarzowego, a więc to już mamy za sobą na studiach inżynierskich luty zeszłego roku, później był czerwiec zeszłego roku, w tym roku także luty w Instytucie Technicznym Inżynierowie. No i teraz ten okres właśnie realizacji egzaminów dyplomowych. Strasznie się cieszymy z tego, że wyprzedziliśmy te działania, które będą nakazane ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Z tego, co czytałem, to w dniu dzisiejszym jest drugie czytanie w Sejmie nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Przewidziany jest obowiązek właśnie realizowania tego programu antyplagiatowego. My to już mamy wdrożone. Funkcjonuje to naprawdę z bardzo dobrym skutkiem. Zarówno dla studentów, jak i też dla nauczycieli akademickich, będących promotorami, czy też recenzentami. Także, że jest to dla uczelni satysfakcja i kwestia przestrzegania prawa, w sensie prawa autorskiego, to naprawdę bardzo istotna kwestia i wszyscy tę świadomość muszą mieć, przede wszystkim oczywiście studenci. Jeżeli chodzi o władze uczelni, to niewątpliwie prestiż, nagrodę za te przedsięwzięcia, które na bieżąco w kolejnych latach akademickich realizujemy. Dla pracowników uczelni niewątpliwie zadowolenie i podziękowanie za ich wkład w realizację różnego projektu, bo to pracownicy przecież realizują pomysły, które idą od władz uczelni, ale ten aspekt dotyczący samych studentów, Szanowni Państwo, myślę, że zagwarantowanie studentom możliwości kształcenia się tutaj lokalnie w Nowym Sączu na, jak widać, naprawdę dobrej uczelni pozwala wierzyć, że w przyszłości po jej ukończeniu ten proces poszukiwania pracy skróci się maksymalnie i rzeczywiście będą mogli podjąć pracę jako dobrze wykształceni ludzie. Ponadto wydaje mi się, że to też potwierdza to, że uczelnia się dynamicznie rozwija, idzie w dobrym kierunku, że mamy coraz to nowsze osiągnięcia. To jest właściwie takie uhonorowanie tych wszystkich sukcesów, które osiągaliśmy na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, co pokazuje rzeczywiście, że się dynamicznie zmieniamy, jesteśmy wszechstronni, nie zamykamy się na jakieś tam nowe perspektywy rozwoju. Co nas bardzo cieszy, to to, że zostaliśmy rzeczywiście docenieni w tych wszystkich kategoriach, nie tylko w jednej, i ta suma łączna punktów była na tyle duża, że dostaliśmy tego prymusa, więc to jest dla nas takie wyróżnienie bardzo nobilitujące wśród wszystkich uczelni, pokazujące, że rozwijamy się dynamicznie i właściwie w wielu obszarach, a przede wszystkim w tym obszarze najważniejszym, na który Państwo często zwracacie uwagę w swoich artykułach czy wypowiedziach, mianowicie w związku współpracy uczelni z rynkiem pracy, bo to
jest właściwie ta dla nas bardzo ważna kwestia, na którą zwracamy szczególną uwagę, tak aby nasi absolwenci, tak jak pan rektor powiedział, mieli szansę później łatwego wejścia na ten rynek pracy, który jest bardzo trudnym rynkiem pracy, ale no, staramy się zrobić wszystko, żeby to wszechstronne wykształcenie dawało maksymalnie szerokie perspektywy czy spektrum możliwości. To są plany, ale zdradzę może tajemnicę, że w kilku instytutach już rozpoczęły się te prace. Na najbliższym posiedzeniu Senatu, w najbliższy piątek, będziemy zatwierdzać efekty kształcenia w Instytucie Ekonomicznym. Tam jest planowane otworzenie studiów drugiego stopnia magisterskich w tym momencie. Natomiast trwają w pozostałych jeszcze dwóch instytutach prace właśnie nad przygotowaniem efektów kształcenia, bo to musi zatwierdzić Senat. Dopiero później jest drugi etap prac, mianowicie przygotowanie pełnych siatek godzin, siatek przedmiotów, kart przedmiotu i tak dalej. To jest ogromna, proszę mi wierzyć, ogromna praca. Jak długo trwa ten proces? Około roku. To jest tyle trzeba pracy, żeby wysłać wniosek do ministerstwa. Ministerstwo z kolei ma kilka miesięcy na to, żeby ocenić jakość tego programu i ewentualnie zezwolić na prowadzenie danego kierunku. To, jeżeli Państwo pozwolicie, zatrzymałbym jeszcze w tajemnicy. Czy chcemy tutaj podkreślić, że też staramy się być uczelnią wszechstronną i też tutaj, to nie jest jeden instytut, w którym chcemy mieć te kierunki magisterskie, a chcemy mieć je w maksymalnie dużej liczbie, dlatego żeby też jakby oddać tą specyfikę, że mamy tutaj reprezentację wielu nauk ekonomicznych, technicznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych, nauk związanych z językami obcymi, więc tą specyfikę naszej uczelni, naszą wszechstronność chcemy również przenieść na ten grunt studiów magisterskich. Stąd nie jest to praca w oparciu tylko jeden kierunek czy w jednym instytucie, ale raczej staramy się tutaj również tą różnorodność uczelni pokazać. Nasi magistrantowie bronią swoich dyplomów, więc zachęcamy bardzo serdecznie też do, będzie szansa z nimi porozmawiać. Dzisiaj historyczna chwila pierwszej obrony prac magisterskich. Dzisiaj miałem okazję po raz pierwszy w historii uczelni pogratulować uzyskania tytułu zawodowego magistra pierwszym naszym absolwentom kierunku zarządzania inżynieria produkcji. Ten kierunek został otwarty 2 lata temu i dzisiaj pierwsza czwórka ten tytuł już uzyskała. Bardzo się cieszę z tego powodu. Tak wspomniałem, gratulowałem im i myślę, że ten kierunek się już w naszej uczelni zakotwiczy na dobre, na stałe i tych absolwentów w przyszłości będzie już więcej. Jak się będzie bronić w tym roku? W tym roku będzie się bronić około 70 osób. I te obrony rozpoczęły się dzisiaj i będą trwały przez mniej więcej cały lipiec. I pewno część obron będzie również we wrześniu. To jest związane z tym, że niektóre prace wymagają jeszcze jakiegoś tam korekty, zaangażowania ze strony, czy też konsultacji ze strony pracodawców. I dlatego to, powiedzmy, opóźnienie, które w zasadzie jest normalnym, we wrześniu może się zdarzyć. Pierwszy raz tutaj na terenie tego instytutu zdobyliśmy magistra, także to jest jakieś osiągnięcie, na pewno się zapiszemy na kartach historii. Mhm. No to powiedzcie coś o samej obronie. Bardzo pozytywnie wspominam obronę, ponieważ wiadomo, był stres na początku, ale teraz już jest pełna satysfakcja. Warto było się uczyć i spędzić te noce z książkami, ale naprawdę warto. Czemu akurat magisterkę robiłeś tutaj, a nie w Nowym Sączu, a nie na ponieważ jakiś... tutaj przede wszystkim też lokalizacja mi odpowiadała i miałem wgląd, jak to wygląda wcześniej, bo robiłem tutaj studia inżynierskie i bardzo mi się to spodobało. Były elastyczne godziny tutaj studiowania, ponieważ sobota, niedziela to mi odpowiadało, bo mogę pracować sobie w tygodniu bez żadnych problemów. No i przede wszystkim poziom jest naprawdę dobry i nie ustępuje tutaj, myślę, że uczelniom krakowskim przykładowo. A jakie plany na przyszłość? Chcesz zostać w Nowym Sączu, rozpocząć tu pracę, czy wyjeżdżasz? Planuję założenie firmy w Sączu. Jakiej? Informatycznej. Czyli coś związanego Czyli z kierunkiem? Czyli zdecydowanie, bo ten kierunek tak jakby nauczył nas trochę zarządzania biznesowymi aspektami oraz technicznymi, więc tutaj mamy tak jakby pełny obraz na te wszystkie dziedziny i teraz można to wykorzystać. To może jedyna kobieta w tym gronie męskim? Tomek, jak to?
Tak, ja tutaj też widzę szereg pozytywnych aspektów związanych z tą uczelnią. Nie tylko właśnie, jak kolega tu wspomniał, umiejętność studiowania na kierunku, który łączy tak jakby interdyscyplinarnie dwie nauki, zarówno zarządzania, ekonomię, jak i nauki techniczne. Nie tylko fakt tutaj faktycznie, że mamy możliwość studiowania w sobotę i niedzielę, w weekendy, na pewno dużą liczbę nas skłonił tutaj do podjęcia decyzji o studiowaniu na tej uczelni. Natomiast przez wzgląd na fakt naprawdę wykwalifikowanej kadry oraz wykładowców, od których mogliśmy czerpać tak strasznie dużo takiej pozytywnej wiedzy i nie tylko praktycznej, ale w gruncie rzeczy tutaj nacisk był na tą jednak praktykę. Także dała ona możliwość tak jakby spojrzenia horyzontalnie na to, co nas otacza. A tutaj ze względu na fakt, że też studiowałam na instytucie, ale na instytucie ekonomicznym. Natomiast przez wzgląd tutaj szerokiego wachlarza, że tak powiem, wiedzy, które Instytut Techniczny oferował, akurat w moim przypadku skłoniło mnie do podjęcia decyzji tutaj o studiowaniu właśnie na tym kierunku. A jakie ty masz plany na przyszłość po studiach? Ja akurat pracuję w firmie, która zajmuje się projektami archiwizacyjnymi. I w gruncie rzeczy bardzo mi to pomaga, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania i kwestie związane z takim informatycznym podejściem do pewnych aspektów związanych z podejmowaniem różnych działań akurat na tle firmy. Na pewno pozostanę w Nowym Sączu, to na pewno nie ulega wątpliwości, a studia ukończone już mogę dzisiaj powiedzieć ze skutkiem pozytywnym, z pewnością jakoś zmobilizuje mnie do takiej szerszej pracy i troszeczkę innego spojrzenia na temat wiedzy, którą zdobyłam i jak mogę ją teraz w praktyce dalej zastosować. A jak się czujesz jako magister? No, było stresu. Nie powiem, że dzisiejszy dzień należy do dnia, które powiem, że tak spokojnie przez niego przeszłam, ale faktycznie ta nauka, to dwuletnie doświadczenie, które zdobyliśmy tutaj na instytucie, jakoś podbudowało nas tak, że ten dzień nie wydawał się aż tak straszny, jak wszyscy inni mogą sądzić. Dało się to przejść przez każdy etap, zarówno pisania pracy, jak i pracy z promotorem związanej tutaj z podjęciem badania. Także wieńczy ten dzień naprawdę masę trudu, ale jest naprawdę pełen pozytywnych emocji, także jestem wdzięczna władzom Instytutu za to, jak przekazali nam tą wiedzę oraz to, jak możemy po prostu ją teraz wykorzystać w całym naszym dalszym życiu, w naszej karierze zawodowej. A kolega? Jaki kierunek skończył? Również zarządzanie inżynieria produkcji, również niestacjonarnie. Pracuję w znanej firmie sądeckiej. Uważam, iż studia nie są też dla osób już doświadczonych w jakiś sposób. Studia są dla każdego, czyli osoby doświadczone i również nie. Warto przyjść na te studia, ponieważ wnoszą coś nowego w naszym życiu. Nie tylko ten tytuł, który uzyskaliśmy, czy ten inżynier, czy ten magister. Na pewno ta wiedza tych pedagogów przekazana nam będzie owocna w przyszłości. Pozwoli nam się rozwijać i w pracy, i w życiu również prywatnym. Także zachęcam do studiowania na Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. A ten tytuł coś zmienia w Twoim życiu? Prawdę powiedziawszy, pracuję kilka lat w firmie. Tytuł zmienia. Pracuję dalej, gdzie pracowałem. Rozwinąłem się w tym temacie, tak? Także na pewno jest jakimś akcentem tego, co robię, że nie poszło nigdzie, że poszło w chaos, tak? Jest ukoronowaniem tej mojej działalności w pracy, tak jakby to powiedzieć. W sumie bardzo się cieszę, że się udało skończyć. Czuję się też wyróżniony, że jestem jednym z pierwszych magistrów, którzy otrzymali ten tytuł w szkole, także... A jaka ocena? Ocena z wynikiem bardzo dobrym. Udało się obronić, także... Gratulujemy. Jest dobrze, dziękuję ślicznie. No mam nadzieję, że to dalej wpłynie na moją karierę zawodową, że to będzie tak jakby pomocne w dalszym rozwijaniu się.